Hejka YouTube, z tej strony w sumie u mnie nocny Andec i nocne czateły i witamy was w grze Stray, gra o kotku, która podbija od YouTube. Ja postanowiłem, że będę grał na live'ie, są YouTubki, macie tutaj oczywiście czat na ekranie pokazany. Moi drodzy, gra jest od Katraena, Marcinka, z jego biblioteki Steama, także mam pożyczone. Ja, słuchajcie, widziałem dosłownie gdzieś tam kawałeczek właśnie u Kata na streamach. Jakąś taką eksplorację. Generalnie nie mam pojęcia, o co chodzi w grze, bo nie wiem. Wiem tylko, że jesteśmy rudym kotełem i tak naprawdę tyle. Dobra, to co? Lecimy. Aha, nie mogę ten... Chyba, że czekajcie, może trzeba tutaj się dołączyć do grupy najpierw. Zatełki się witają bardzo, bardzo dobrze. Aha, okej, okay. Dobra. Czyli na szczęście nie będziemy, moi drodzy, szli w deszczu. O, jak dobrze. Bo już mi było smutno. Boże, jaki on jest uroczy. No po prostu to jest przeurocze. Cudny koteł, cudny koteł. Jak mruczy. Słuchajcie, to jest idealny kolega dla Miszy. Cię rozciągają. I już nie pada. Jest plus. Opsia, siasia. Nie kategoria. A jaką mam kategorię? Mam chyba wpisanego tego Mielon Estreja. Za murem. Okej. Okay. Powinien być wpisany Stray. Może wraz z tą grą pomyślisz o siostrze, braciszku dla Miszy. Wiesz co, Kwas? Ona jest taką jedynaczką. Gdyby się wyświetla, powinno być dobrze. Ona jest taką jedynaczką i ona, wiesz co, z innymi kotami to tak średnio. Taka queen trochę. Chociaż ja bym chciał, słuchajcie, mieć dwa koteły. Naprawdę. Są delikatne, fajne, przyjemne wibracje, bo gram oczywiście na padzie. Tutaj Kat pisał mi, żeby grać na padzie, bo jest lepiej, więc gram na padzie. No, aha, i ta ikonka pewnie symbolizuje nam to, że mamy zapis. Dobra, ale ja bym chciał... A nie mogę nim skakać? Naprawdę? Ale tu jest bieg, jakby, okej. Okay. No, ale pokaż mi to, a... Aha, tak się... Czyli on, słuchajcie, domyślnie kot nie ma skoku. Po prostu mogę sobie schodzić, ale jakby bez skakania. To dziwne, bo ja bym chciał od razu, słuchajcie, skakać, nie? Wiadomix. Nic nie ma. A w ogóle jak te znajdźki wyglądają albo coś? Jestem ciekawy. Patrzcie, jaki Salem tu. No hit. Dobra, biegnij. Co my tu możemy? Tu coś jest. O, możemy na beczkę wskoczyć. O, halo. Aha, jakby... Moja kotka na początku razem, więc pewnie dlatego się... Tak, tak. W sensie, ja myślę, jakby Misza miała trochę inny charakter, to też by się dogadała z, wiecie... Chociaż, jakby trzeba było, naciśnijby, aby miałknąć. Po co? Okej. Okay. Bądź kotem, wchodź wszędzie, drap wszędzie, aby nie znajdował większej rzeczy. Okej. Okay. Dobrze. O, tu możemy coś. Po jakieś róże, dobra. Ale tu chyba nic nie ma. Gra jest, słuchajcie, bardzo ładna. A to jest po prostu zejście, no tak. Gra jest bardzo ładna graficznie, bardzo mi się podoba. Co tu jest? Możesz tu zatem pójść? Aha, czyli i tak byśmy tędy chyba musieli wejść. Chociaż one skaczą, patrzcie. Coś tu dają dobrego? Jakieś rzeczorki? Nie? Skoczysz tu? O, wow! Możemy trafić drzewo! Dawaj! I to ja robię drapanko?
A to tak czy... Aha, tak szybciej... Ale czat! Mówię w sensie, że nie może zadzwonić, bo musi, bo mu nie działają rozmowy. O kurde, kwasie, powiem ci, że... Ja bym go tam bardzo pilnował. Dobra, podrapane. Hit! Tego, żebym się nie spodziewał. O matko, tak wysoko też może... O. No dobra. Taka dzidzia jesteś, niech będzie. Słuchajcie, myślę, że będziemy sobie robić jakby serię z tego na YouTubie, ale w postaci live'ów, więc myślę, że z tego live'u po prostu będą często jako potem zapis na YouTube'ku, wiecie o co chodzi. Możemy pić wodę, no i czat. Rozkosznie. Okej. Okay. Tutaj też. Aha, bo tam dalej jakby... rozumiem. Czyli tak czy siak musimy tędy iść. Aha, w ogóle ja patrzcie, jak miauczę. Ja ich wołam, jak to jest świetne, Boże, nie! Uwielbiam, już uwielbiam, kocham. Słuchajcie, ja jestem typowym kociarzem, no. Typowy kociarz. Co tu się więcej spodziewać? Ta gra się speedrani. Da się w niej niż 2 godziny przejść, a takim pewnym sporze myślę, że da się zamknąć jakieś 5. No to spoczko, to będzie akurat kilkanaście odcinków i dobrze. Coś tu mamy? Niby, słuchajcie, możemy wszędzie wchodzić, ale jakby niczego jeszcze nowego nie spotkałem. A, po rurach, rozumiem. Rozumiem zamysł. No i ten ambient w tle jest bardzo taki kojący. Hopsaj, hopsaj, no. Na beczkę możemy, no pewnie, że możemy. Hit. Na poręcz ojej, to jest takie bardzo... baby. Ja myślę, a jak on tam wlazł na dół? Czekajcie. Możesz tędy zejść, tędy, tu. Możesz tam, chyba możesz tam, tak? O, kurczę, ale ja tam nie zobaczyłem. A możesz tu wrócić? Możesz. To czekajcie, najpierw sobie zobaczę tutaj, co jest, a potem wrócę na drugą stronę, pójdę. No bo jak to tak, że tą i tą stroną można... No to jest przybliżonko, rozumiem. Only. Human, aha, human personal only, okej, okay. Personal. Serię sko... Ale jak, no, halo, moment, czekaj. No, trzymam A przecież. Chyba nie wiem jak. Dobra, czekajcie, albo tędy nie przejdę, tak? A, że tu? Boże, dobra. Aha, i mamy dojść do tej samej tutaj strony. Dobra, rozumiem. Tylko ja bym chciał jeszcze sobie zobaczyć, co jest po drugiej stronie, wiecie, żeby czegoś nie ominąć, albo coś. O, ojejku, no ej ty. Ej, słuchajcie, nazwijmy go jakoś, może Bazyl. Bazyl pasuje idealnie. To znasz Bazylek. Będzie Bazyl i tyle. Dobra. No i co, i w dół chyba wypadałoby. Coś tu jest, wiecie, tędy trzeba sprawdzać, bo ja nawet nie wiem, jak te znajdźki mogą wyglądać tak naprawdę. Ale giera mega. Co tutaj? Nic tutaj. Okej, okay, I see. Co tutaj? Nic tutaj. I see. Tutaj coś? Nie. No, niczego nie ma. Myślę, że to jest dopiero samouczek, a tam do góry? No nie, raczej nie wejdziemy. Bazyl, ja bym dał jakiegoś może Rona, Ronalda, Weasleya, czy coś, ten sam kolor włosów. Ale on mi się kojarzy, że Marcin jest takim Bazylem. Taki Bazyl. Dobra, gdzie są moje koty? A tu są. Dobra, na co my czekamy? Bo ja jakby w sumie nie wiem, gdzie... Czekajcie, gdzie my możemy pójść? Nie, tędy nas prowadzi droga. A, bo tu... dobra. Nie widziałem tego przejścia zupełnie. Mamy zapis.
Dobra, przytrzymaj LT, aby obserwować. Aha, czy to jest to? Rozumiem. To nasz takie przybliżonko. On w zasadzie skacze jak misza, no identycznie. Ej, zawiesiło mi się coś. Ej, nie gadajcie! Halo? Gra mi skraszowała. W sensie, nie mogę nic zrobić. Aha. Moment. Kajta. Tak, Stray nie odpowiada. Właśnie mi wywaliło komunikat na tym. No hit, dobra. Włączymy to jeszcze raz. No co wy gadacie? Takie rzeczy! No niech się uruchomi jeszcze raz. Ale tam, słuchajcie, tam był zapis na szczęście, więc nie jest źle. Nie można synchronizować. W ostatnim czasie Steam nie mógł synchronizować twoich zapisów z gry Steam Cloud. Zagraj mimo to. No nie, no myślę, że jak był tam zapis, to chyba będzie działało. Mojego studia, więc cóż. Znaczy, zobaczymy, Marcinek. To pierwsze, wiecie, nie? Może coś tam napotkał problem. Nie wiem. Ale jest automatyczny zapis, więc wczytana konfiguracja kontrolera. Aha, takie mam informacje, dobra. Ja nie ma tego? A jest, no okej, okay, dobra, bo już myślałem, że wiecie, nie ma kontynuuj czy coś. Kontynuuj. Te łapki tak śmiesznie chodzą sobie. O. No, dobra. Lecimy. Może się teraz nie przytnie, co? Okej. Okay. Mamy to. Czy to będzie jakiś quick time event albo coś? Nie. O nie! Nie! O Boże, nie, nie mogę na to patrzeć. Boże, nie, no pomóżcie mu! Bożu. No i Miszka do mnie przyszła właśnie, słuchajcie teraz. Miuncia! Cześć! Cześć, lady moja! No nie... Bo... O, i właśnie Misza drapie w drapak, jakby ktoś słyszał. Taka właśnie z niej beboczka. O Bożu, w jakichś kanałach jesteśmy. Miunia jak biega. Hit. On jest ran! Nie, ja nie mogę w to grać. Nie. No, Misza przychodzi, ale... Nie. Ja się tutaj napiję wody, bo... No jak to tak, taki kotełek? Maciej, mam dokładnie to samo. Nie mogę. No co tu się dzieje? Że gra na telewizor, obok leżanka dla kota i całą grę przechodził z pupilem. No, ja bym też tak. Jakby Miśka chciała tu być teraz, bo ona teraz ma fazę na bieganko i kocimienka, widzę tam, wiecie, wjechała. Bazyl, czy ty się dobrze czujesz, Niuncio? A czekajcie, to może jakaś znajdźka? Czy coś? Tam coś świeci, tam coś... Oła, jest tam coś miga, co to jest? Jakieś drzwi, aha, okej. Okay. A tu możesz przejść? Rura, Boże, gdzie my jesteśmy, Niuniek? Ale widzę, że już parci, już mu jest lepiej i nawet możemy biegać. To dobrze, bo już mi było słabo. Aha, tędy nigdzie nie wyjdziemy, domyślam się. A czekajcie, aha, bo tu jest przejście, dobra. Bo tu się przejdzie do tych... czegoś tam otworzy... Ojej, mamy odblokowany nieudany skok. Pchnięcie. Hej, Kaunati, dobry wieczór. Martwe miasto. Hej.
takie martwe, to pewnie zaraz się okaże. Tu nie możemy wejść. Po tym rusztowaniu, co? Co to było? O Boże! To te creepy myszy! No dobra, to na śmietnik, dawaj, hopsaj, no, halo, Bazyl. Bazylek, hopsamy tu, raz. O, po daszku, o kurde, jakaś kamera na nas patrzy. Trudno. Uśmiech numer 5 do zdjęcia i lecimy. Tu coś jest, słuchajcie, nie wiem czym. Nie dam jakiejś drutu kolczastu, to chyba nie bardzo. Ładna muzyka jest, bardzo, bardzo mi się podoba. No i w sumie co? Prowadzi nas chyba wszystko w jedną stronę. Oh my god. No i teraz czekajcie. Myślę, że najpierw może tu. Bardzo to jest droga główna. Czekajcie, a tam? Bo tam jeszcze był jakiś daszek też. Jaki on jest zwinny? Skubaniec mały, no. Ale chyba wiecie co, dalej nie pójdziemy nigdzie tutaj. Mi się przynajmniej wydaje. Chyba, czyli co, główną drogą. Ja tu się, wiecie, od początku nastawiłem na sekrety. Na razie nic dla mnie nie ma ciekawego. No bo to nie jest Garfield, ani żaden rozpieszczony kot domowy, co wcina Whiskasy, jeden takie bodajmy jest szerszy niż dłuższy. Follow me. Dobra, follow me, ale że follow me, że co, że... Czekaj, Juniek. Ops. A, że po prostu tutaj. Okej. Okay. Mamy zapis, dobrze. Buzi Fifster, jak będziesz miał ochotę, to zapraszam na zapis na YouTubie. Dobranoc. A po co mi to wiaderko? Ciekawe. Dobra. Chyba wiem już, po co mi to wiaderko. Rozumiem. Gdzie ona jest? Gdzie jej dałem? Cyk. Kolejny zapisik mamy. Jak typowy kot. Łapką, łapką i dziękuję bardzo. I to jest cała miszka. Skoczysz tam? Jezu, jakie ty masz skoki! Ludu kochanego. No tam już wyżej nie. No okej. Okay. Jakby miarczy słodko. Dobra, słuchajcie, YouTube, 28 minut odcinka starczy. Słyszymy się niedługo w kolejnym, bo jakby lecimy dalej z koksem, także ja wam dziękuję za obejrzenie. Były czatełki twitchowe. No i co? My sobie gramy dalej. A was zapraszam na drugi odcinek bardzo, bardzo niedługo. Buzi, pa!